Witam, ja jestem Zenek, a to jest oczywiście Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj będzie Akane. I to będzie przewijarka. To jest chyba pierwsza przewijarka na Akane, jaką złożyłem, jaką w ogóle chyba znalazłem na Toolsach. O dziwo jest bardzo dobra. Powiedziałbym nawet, że jest bardzo silna, jak na przewijarkę. Zwłaszcza genialne jest oczywiście połączenie zaklęć, które są w tej talii, no i oczywiście umiejętności, czyli podnoszenie za 6 zaklęć z cmentarza. To jest talia znaleziona na Toolsach. Koleś, który ją złożył, chwali się, że osiągnął nią 90% win ratio. No ja troszkę w to nie wierzę, no raczej nie ma talii, która by miała 90% win ratio. Poza tym tą talię trochę pograłem i w sumie, znaczy ona jest bardzo dobra, jest bardzo silna i win ratio ma naprawdę bardzo wysokie. Ja tam rozegrałem nią chyba, nie wiem, 5 albo 6 gier, z czego chyba tylko jedną przegrałem. Więc no, zapowiada się na naprawdę bardzo dobrą talię, tak mi się wydaje. Poza tym dość mocno ją troszeczkę, znaczy trochę ją odchudziłem i dość mocno ją zmieniłem. Zmieniłem wydarzenia, on nie grał w ogóle tygodnia surowości, a stwierdziłem, że no, w Open jest dość sporo raszy, szczególnie raszy Inferna. Dlatego postanowiłem dać ten tydzień surowości. Poza tym one świetnie kontrują wszelkie talie na stakach, zwłaszcza koszary. Czy też ewentualnie jakieś karty, czy też ewentualnie jakieś staki na serii, najczęściej są grane staki nekropolii właśnie na serii. No to tydzień surowości świetnie po prostu kontruje takie talie. No to jest przewijarka, chociaż trochę niestandardowa. To na pewno nie jest przewijarka, to nie jest jakaś kopia przewijarki z Hakima, to jest naprawdę fajny pomysł na przewijarkę. Gramy tutaj nieodkryty los, tak naprawdę to jest chyba pierwszy raz widzę przewijarkę z tą kartą, znaczy przewijarkę, która jest grywalna i ma po prostu wysokie, powiedzmy, win ratio. Poza tym gramy też zmienne piaski. To też jest karta, która umożliwia nam przewijanie przeciwnika i też specjalnie, no zbyt często nie widzi się tej karty w przewijarkach. Najczęściej w standardzie występuje Echo Wyrwy, a w formacie bodajże otwartym występuje Rytuał z Skorzenioną Pustką. Czy on jest zbanowany ze standardu Rytuał? Z Skorzenioną Pustką? Chyba tak, no on jest zbanowany, tak. Więc jego nie ma w formacie otwartym. W formacie otwartym gra się Rytuał z Skorzenioną Pustką, a w standardzie gra się Echo Wyrwy. A tak jak widać, w tym deku nie ma ani tego, ani tego. Oprócz, no, do przewijania służy nam nieodkryty los, chociaż tutaj specjalnie dużo nie przewiniemy. To jest, powiedzmy, taka chirurgiczna karciocha, która umożliwia nam wyrzucanie z talii przeciwnika, czy też z biblioteki wybrane karty, bo tą kartą i tak cały czas możemy wywalać tylko jedną kartę, ale im więcej mamy kart na cmentarzu o tej nazwie, czyli po prostu im więcej mamy kart na cmentarzu, znaczy im więcej mamy tego nieodkrytego losu na cmentarzu, tym więcej kart w bibliotece możemy odsłonić i możemy sobie wybrać jakąś tam w miarę ważną, powiedzmy jakiś skok w czasie, czy cokolwiek innego, co by tam nam mogło przeszkodzić, czy też utrudnić zwycięstwo, albo po prostu nas zabić i tyle. Dobra, żeby już się nie rozgadywać, to jest przewijarka, oczywiście mamy tutaj krąg 9, mamy 4 rozwlekę w pamięci, ale dobra, od początku, bo się rozgadałem, tu gadał pewnie jeszcze z 10 minut o tej talii, więc tak, z wydarzeń mamy tydzień surowości, 4 razy noc wschodzącego księżyca, 12 stworów, same stwory magii pierwotnej, 4 razy mówca zaświatów, 4 razy cień pustki, 4 razy schwytany dżin, 22 zaklęcia, 4 gejzery, 2 razy burza piaskowa, 2 razy gniew ojca niebo, 2 razy atramontowy wojownik. Ja tutaj się zastanawiam, czy tego przypadkiem nie usunąć. Można by go usunąć i jeszcze trochę odchudzić tą talię. Chociaż on się dobrze kombi, no, ze stworami oczywiście, najlepiej chyba z cieniem pustki. Więc na razie go sobie tutaj zostawię. 4 razy zamarznięta fala, 4 razy tsunami, 4 razy lodowy meteor, 30 łutów szczęścia, więc też dość dużo. 4 razy nieodkryty los, 2 razy zmienne piaski. Jak ktoś nie wie, jak ta karciocha działa, w sumie też nie do końca wiedziałem, bo tak naprawdę chyba jej nigdy nie używałem specjalnie, więc ona działa w taki sposób, że ilekroć sojusznicze magiczne stworzenie atakuje, połóż kartę z wierzchu biblioteki przeciwnika na jego cmentarzu. No szału nie ma, bo ona tylko jedną kartę przewija. Więc jest to raczej taka wolna przewijarka, ale tak naprawdę ta przewijarka opiera się na zaklęciach. I tak naprawdę przeciwnicy częściej poddają grę niż uda nam się ich przewinąć, ale no, zdarzają się sytuacje, że po prostu uda się przewinąć przeciwnika. Więc to działa w taki sposób, że jeżeli magiczny stwór atakuje i mamy to zagrane, to po prostu wyrzucamy z biblioteki przeciwnikowi jedną kartę.
Dalej mamy 4 razy luka w pamięci, to jest dość popularne. 4 razy koleje los, wiadomo. 4 razy ołtarz cieni, 4 obozowiska, 4 razy krok 9, 2 razy ofiara dla pustki, raz mistyczne przeczucie i raz mądrość Gazal. Można by usunąć mistyczne przeczucie, czy jak ktoś tego nie ma, to tak naprawdę nie musi tego specjalnie tutaj grać, bo to nie jest jakieś mega wymagane dla tej talii. Tak samo mądrość Gazal, można by ją spokojnie stąd usunąć, żeby odchudzić tą talię. Ona się czasami może przydać, jeżeli jest jakieś zagrożenie, że przeciwnik będzie nam chciał wyczyścić cmentarz i nie będziemy mogli podnosić czarów, to możemy sobie to zagrać i wtedy możemy po prostu wtasować wszystkie zaklęcia bodajże z cmentarza z powrotem do biblioteki naszej. Bo to działa w taki sposób, że wybierz kartę zaklęcia z twojego cmentarza i dodaj ją do swojej ręki, albo przenieś wszystkie zaklęcia z twojego cmentarza do biblioteki, potasuj ją i dobierz kartę. Więc to za 6 jest nawet fajna opcja. Tak jak mówię, jeżeli mamy zagrożenie, jakieś wystąpi tego typu, że przeciwnik będzie chciał nam wywalić cmentarz, to po prostu możemy sobie to zagrać i szybko wtasować zaklęcia z cmentarza. Dobra, 73 karty, 0 budynków, Akane 2-6-4, przewijarka w formacie otwartym. Widzimy się za moment na polu bitwy, będziemy tym pykać. Okej, okay, to zaczynamy. Oczywiście dość ważnym jest, żeby na początku dobrać ten krąg 9, bo jak go szybko nie dobierzemy, to no to taka rozgrywka trochę może być wolna i po prostu możemy wyłapać dość dużo obrażeń. No tak jak mówiłem na początku, ja tą talię dość mocno przebudowałem, bo tam koleś grał trochę za mało kart, które w jakiś sposób dawałyby nam obronę, czy też tworzyły. To znaczy po prostu spowalniały ten ewentualny napór przeciwnika. On grał tylko 2 razy ołtarz cieni, ja wrzuciłem 4 razy ołtarz cieni, więc to ta karta jest przydatna w tej talii, mi się wydaje. Okej, okay, na Antona gramy, to pewnie jakieś staki będą. Fajne rozdanie powiedzmy na początek, ale nie ma kręgu 9, więc sobie to wymienię. No i w sumie mam pierwszą gierkę, w którym nie mam na dzień dobry kręgu 9, więc zobaczymy jak się potoczy ta rozgrywka. No okej, okay, jeden surowiec, więc spokojnie możemy sobie to odpalić na dzień dobry. Wyrzuciłem mu coś. Można wywalić koszary. Magia, czy w sumie przeznaczenie, mekstura. Giermozaur. Za 2, no nie ma innej ciekawszej opcji, więc chyba po prostu usuniemy znowu coś z biblioteki, przeznaczenie. No jeżeli nie będzie tego kręgu 9, czy też nie będzie nocy wschodzącego księżyca, żeby jakoś coś kurczę dobrać, no to trzeba będzie po prostu levelować tak punkt po punkcie tą magię. Zobaczymy jak to wyjdzie. No pierwszy raz mam taką gierkę, tak naprawdę cały czas udawało mi się dobierać ten krąg 9 w pierwszej... znaczy w pierwszym rozdaniu, więc no nie ma kręgu 9, więc co zrobić, tak, 3, dobra, no tak jak widać, kurczę, Anton na stakach, nawet gra tutaj łowce spał. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie jest to może jakaś mega wolna, znaczy nie jest to może jakaś mega szybka talia, ale no właśnie, ten krąg 9 troszeczkę może, jak nie spowolnić, to przynajmniej go trochę okaleczyć. O, jest krąg 9, okej. Okay. Znaczy, ja powiedziałem krąg 9, ten tydzień surowości może go spowolnić. Jeżeli się pomyliłem, to sorka. Okej, okay, no jest 5 butla. 1 surowiec. Chyba sobie dobiorę kartę. Ja tu wbiję 4 damage'u, tak? Dobra, dobiorę sobie kartę Meteor. Okej, okay, nice. No fajnie by było, gdyby on tutaj nie grał jakichś kurczę kosmicznych równowag, bo jeżeli gra kosmiczną równowagę, to może być trochę upierdliwie. Jeśli mi usunie jakieś karty, ale chyba nie gra tutaj kosmicznej równowagi. Coś czuję, że on to gra, nie wiem, same tygodnie najemników i kurczę... ten... Boże, jak się nazywa ten kurczę... Świt. Jest świt? To co zwiększa atak z taką, bo leciało mi z głowy. Akidonki, 5 surowców. Tak, to sobie zagrać. Tą burzę piaskową, zabronić mu atakować tymi stworami walczącymi wręcz. No szkoda, że nie ma kurczę blody z jakiegoś tsunami albo zamarzniętej fali.
Jest meteor, no mogę mu meteorem w sumie, no meteor będzie trochę słaby, mogę mu to i zabić tylko i tak naprawdę to przeżyje i to przeżyje. Więc może lepiej zagram sobie tą burzę pieskową. Bingo. No, jest kurczę, no słońce księżyca, co ja mógłbym stąd usunąć? Na pewno jednego dżina, później ewentualnie mógłbym wywalić atramentowego wojownika i o, albo to, albo to. No, mistyczne przeżycie sobie zostawię, bo on tam może mieć coś fajnego. Więc dobra, tak. Powiedzmy, że to i powiedzmy, że atramentowy wojownik. Okej, za jeden, no mogę go przewinąć, nie wiem czy chcę. Teraz zobaczę więcej kart na ręce, znaczy więcej kart z jego biblioteki zobaczę. Dobra, chyba go przewinę. Powinna być o jedno więcej, dokładnie. Więc coś takiego. On gra tych typków. Więc w sumie nie wiem, może tego? Dobrać tego chyba nie dobierze, bo on jest trzeci. Więc dobierze pewnie tego, później dobierze tego i tego. Nie, może koszary wywalić? Chociaż będę miał zamrożyć tą falę, może zostawić te koszary, wywalić to. Malnieckiego obrońcę. Dobra, chyba wywalę jego. Okej, coś takiego piącha i let's go. Koszary tam można skontrolować w late game'ie z zamarzniętą falą i tak dalej. I z umiejętnością. No dobra, no to teraz zamarznięta fala by mi stykła. Koleś tutaj mega ryzykuje, jak dostanę zamarzniętą falę, to mu to pozamiatam wszystko. Albo tsunami też mi pasi. Nawet w sumie lepiej. To jest już chyba po grze w tym momencie dla tego Antona. Naprawdę dobra jest ta przewijarka, bo że jak ja miałem fajne gierki z tym, z Kalazarem i z Garantem, po prostu masakrowałem totalnie tam. Pokażę wam może jakąś powtórkę. Koleś się poddał po prostu chyba w drugiej turze, bo miałem taką polewkę z tego pojedynku. Ta gierka trwała, nie wiem, może niecałe 3 minuty. Ale miałem taką nabitę z tego niezłą. No tutaj tak jak mówię, no ten tydzień surowości i tego kurczę staki to go zmasakruje po prostu. Jak on odpali tą swoją umiejkę i mu się pojawią nowe jednostki, a on nie będzie miał surowców, żeby za nie zapłacić z tygodnia surowości. Jeszcze jak to. Jak on to genialnie zagrywa wszystko. Po prostu fantastyś. Dobra, dobierzemy sobie kartę i let's go. No ja uwielbiam grać takimi taliami. Przewijarki są świetne, no po prostu doc jest genialny pod tym względem. Żadna kurczę inna karcianka nie daje takich możliwości. Niestety. Dobra, no ma coś latającego, znowu to genialnie zagrał. Nie wiem czemu on to tak zrywa, czy on nie ogarnia, że ja tu mam meteory i inne zaklęcia. Ale twardy jest, przynajmniej się nie poddaje. Lubię takich graczy. No nie wiem, czy ja go tutaj po prostu zmasakrować go tym meteorem, czy coś innego kombinować. Ile ja mam 8 surowców, będę miał 9, z tym będę miał 10, no to jeszcze mi brakuje trochę do tej. Ale nie, on ma tego latacza. Może lepiej pacnąć go meteorem do bezpieczeństwa. Mam ten ołtarz cieni. Dobra, zagram sobie tego gościa. Okej, coś takiego, czwarta flaga. Naprawdę świetna jest ta przewijarka. Naprawdę nie trzeba dużo levelować, tylko wystarczy te 3 punkty przeznaczenie zrobić, dobrać tam w pewnym momencie ten krok 9 i można mieć taki ubaw grając z tym tarią, że po prostu głowa mała. Teraz gniew ojca niebo poproszę na przykład. Przyda mi się. Burza piaskowa. W sumie tak. No nie wiem jak to zrobić. Czy zagrać po prostu ołtarz cieni, czy się bawić w przewijanie jego tutaj. Mógłbym zagrać to, zaraz to, tak, to powstrzyma latające. Za trójkę, albo tak, może inaczej. Co ja mam po cmentarzu, mam tsunami, mam meteora, to może tak. To sobie zagramy i sobie coś po prostu podniosę. Tylko nie wiem co, czy tsunami czy meteora, chyba meteora wezmę. Mam jakieś tsunami tutaj? No niespecjalnie. W sumie to można by kombinować, tak jak mówiłem, można by dać ulubione zaklęcie, a wywalić te drogie łuty szczęścia, dać po prostu ulubione zaklęcie do tej talii, to też by było dobre. O, myślę, że tak tą talię zmienię troszkę. Naprawdę, to jest zbędne, ta talia jest tak silna, że to mistyczne przeczucie tutaj tak naprawdę jest niepotrzebne. Dobra, wezmę meteora, bo tsunami, jeżeli on tu będzie mi zagrywał same latające stwory, to tak niespecjalnie mi się, Boże, po co ja go atakowałem, whatever. No ten tsunami niespecjalnie mi się przyda na te latające stwory. Zresztą tam zawsze mogę podnieść.
No tak mi się wydaje, że dodam sobie z dwa razy ulubione zaklęcie, a wywalę tą mądrość Gazal i... No jakoś tam to pozmieniam, może zostawię sobie te kurcze... te mistyczne przeczucie, bo to jest nawet dobre, czasami się może przydać. Może się przydać czasami. Nie wiem, tak zastanawiałem, czy nie grać tutaj jakiejś kurcze potęgi morza, ale doszedłem do wniosku, że też to tam się średnio przyda. Tak naprawdę potęga morza przy takiej małej ilości stworów to średnio się to przyda. Chyba żebyśmy chcieli mieć obronę przed takimi hutami szczęścia czy coś. Okej, okay, co on mi tu zagrał? Dwa razy latające. To meteor tutaj chyba. Albo tutaj, żeby się pozbyć staków. Zobaczymy. Klona Elrata. Shit, seriously? Czarodziejska tarcza. Super partia. Jak to zrobić? Szóstka, na razie nie będę nic podnosił z tego cmentarza, zresztą tam zostały chyba same meteory. Tsunami też zostało. No to może być ciekawa opcja z tym jego, z tą jego ułożoną Melratą. Zobaczymy jak pójdzie, teraz nie mogę żadnego damage'u tutaj wbić. 10-6, zostaje 4. Tydzień surowości... Dobra, niech będzie tak. To się pacnie, coś mi tam poleci. I za czwórkę zagrać tego kolesia? To nie będzie. Mi tutaj jeden damage bije, to sobie dobiorę kartę. Let's go. Nie, ma już tutaj 22 karty na cmentarzu. Słucham, że co? To teraz to nie ogarniam, co on tutaj tworzy. Po co on tu zagrał na nim? Nie rozumiem. Seriously? WTF dosłownie. Co poeta miał na myśli? To nie powinno być tutaj zagrane? Czy coś? Nie wiem, nie ogarniam. Po co on to zagrał na nim? No Chryste. Czy tak go mogę, nie wiem, zabić? Nie rozumiem tego w ogóle. Co on zrobił? No come on. Okej, to tak. Możemy go trochę przewinąć. 11 albo podnieść sobie meteora. Czy mogę go targetować? Mogę go targetować. Nie, chyba podniosę meteora, po prostu walnę tu meteorem i się nie będę bawił. Tsunami. Tsunami na razie sobie zostawię w spokoju. Proszę meteorixa. To się pacnie. Tu się przewinie. To się pacnie. Okej. Okay. Nie wiem, on w ogóle tym stakiem nie zaatakował? Nie wiem, co ten koleś tworzy. A ta czystość daje chyba... No, żadnych liczników. Dobra, to mnie nie interesuje. Ja tutaj nie gram na licznikach. O Boże, na bogato po prostu. Jakiś sztandar wojenny, Chryste. Czego on tutaj nie gra? 12 surowców to co, tsunami? Tak, oni przeżyją. Jak to zrobić? Za trójkę... Tsunami. W sumie mam tsunami na ręce. Można by tak zagrać to. A tym sobie przyatakować. Troszeczkę kolegę tutaj przewinąć. Patrz. No i co dalej? Może być tsunami za szóstkę. Zostaje 4, to mogę przewinąć jeszcze go dwa razy tym, albo ma tylko dwie karty, więc jakiegoś mega staku to chyba nie zbuduje. Mi się wydaje. Chociaż może olać tutaj go przewinie, tak go przewinę prędzej czy później. Dobra, nie będzie to. Patrz.
To ma jeden. Czy mogę tydzień najemników odpalić? A nóż widelec bym go zabił, tutaj mu ten stack. A za czwórkę, dobra, niech będzie ten, tak dla bezpieczeństwa. W sumie mogę to usunąć. Dla zabawy. Okej. Okay. A nie ma co się spieszyć z taką talią, i tak go przywinę prędzej czy później, i tak. Mam tylko 9 HP, więc wolę nie dostawać jakiegoś damage'u. Okej, okay. Co ja na tym cmentarzu mam? No i grubo. Stały mu tylko dwa staki. Mogę go raczej zabić tutaj. Bo że nimi gdzieś ucieknie. Okej. Okay. Jak tu go zrobić? Tego by trzeba się pozbyć, tylko jak? Meteora nie mam żadnego. Mogę w sumie podnieść jakiś meteor, ale to nawet go nie zabiję meteorem. To mógłbym zagrać, dobra, to już wiem. Niech będzie tak. Niech będzie tak. Zostało 8. Można by go przewinąć, pac, pac, to będzie 4 i zagrać tego, to będzie w sam raz. Chyba może być tak. Chociaż nie jest tydzień surowości, dostanę damage. To jeden raz to zagram. Dobra, raz tu. Temu podziękuję. Tego koleżkę, gdzie go zagrać? Tutaj, dobra, niech będzie tutaj. Nic nie usuniemy, dopiero sobie karta i let's go. Giermki jakieś. Ten strzelec mu tylko zostaje, który może coś tam porobić. No kurczę, ulubione zaklęcie byłoby dobrą opcją w tym deku na bank. Teraz by się przydał jakiś gniew ojca niebo. Naprawdę, zanim ja się do niego dokopię, to może, nie wiem, gra się skończyć. Bo nie mam czym zabić po prostu tych latających, kurczę, wynalazków. Jeszcze jak tym zaatakuje, to będzie fajnie. No teraz przydałby się naprawdę ten gniew ojca niebo. Nie zaatakował, a ja nie mam gniewu. Mam za to... Zaraz, co ja mam na cmentarzu? Mogę sobie to podnieść najwyżej, tą burzę piaskową. Latające i walczące wręcz, to tak, tylko ten zostanie mu do ataku. No dobra, niech będzie. Nie będę kombinował. Zrobimy tak. Za piąteczkę można zagrać to. Zostanie 3. Dobra, będzie git chyba. Tu się pacnie. Też się pacnie. A tutaj można coś mu wywalić. Tylko co on tu ma? Jakieś oślepiające światła. Dobra, to wszystko można zabić tsunami, więc to wywalę. Jeszcze tu mu przewiniemy. I let's go. Dlatego, że jeśli ma jakiś dispel gdzieś ukryty jeszcze, może być jakieś światło oczyszczenia czy coś w tym stylu i może mi to powalić wszystko. Oślepiające światełko. Nice. Koleś chyba ani razu nie skorzystał w tej grze z tej umiejętności. No bogato, aż 2 damage mi zadał. Jestem przerażony. Tak. Nie wiem, czy szukać. Szukać, kurczę, bola do tego gniewu ojca niebo. No ja przez to, że był ten. Jeszcze żadnej zamrożnej tej fali nie dostałem chyba. Same tsunami tylko. No dobra, mam też tsunami. Mógłbym to wszystko uwalnąć w tsunami, tylko że tak, tutaj ma 3. Nie, to trochę niebezpiecznie. Dobra, zagramy sobie tak. Ołtarz cieni. Może go bombardować zaraz. Ja tu mam 6 damage, bo potrzebowałbym, kurczę, tego meteora. To byłoby grube. Miał meteor. 15, 6, 6. Z 12, 3 mi zostaje. Meteor. Nie, to się nie płaca z meteorem. Dobra, to zrobimy tak. To sobie zagram. Podniosę sobie meteora. Tym kolesiem się pacnie i let's go.
No i co on tu zrobił? Poddał grę, czy to był jakiś bug? A no po. Bug! No to super partia dosłownie. Uwielbiam takie motywy. Mistrzostwo świata. Gierka no do wygrania na bank, ale niestety wyłapałem porażkę. Super. Koleś się pewnie cieszy. Wow, ale to zostało no pocieszenie, nowy poziom. No okej, okay, no tak jak widać, no tam spokojnie bym go wygrał. Chrysta, ta gierka byłaby świetna na tubę wrzucić. Długi pojedynek, fajnie, kurczę, się typka trollowało. Ale się wzięło i zbagowało. No co zrobić? Ale no, no widać, ta talia ma mega potencjał moim zdaniem. Pokażę wam powtórkę za chwilę. Może nawet dwie pokażę, bo mam takie dwie szybkie gierki z Kalazarem. Pokażę wam jeden pojedynek z Kalazarem, taki normalny, który trwał tam powiedzmy jakieś 5 minut i drugą zabawną walkę, w której miałem bardzo dobre rozdanie i koleś po prostu poddał zabawnie grę na dzień dobry od razu. Dobra, to za chwilę pokażę wam te powtórki. Okej, okay, pierwsza powtórka. Gierka nie jest długa, trwa niecałe 5 minut. Takie. Kurczę, klasyczny Kalazar w formacie otwartym, jakaś kontrola, tak jak widać, skoki w czasie i tak dalej. Ja mam dobre rozdanie na dzień dobry, krąg 9, plus ten kurczę nieodkryty los. No, na dzień dobry od razu wywalam skok w czasie, chociaż jeden ma na ręce. No, to jest w sumie taki Kalazar, taka kontrola na tych, na rodzicielkach jeszcze przy okazji. On tam sobie taki ciekawy deck złożył. Okej, okay, za dwójkę. Mam kopalnię. To jest taka starsza wersja talii. Ja tutaj grałem jeszcze na początku z kopalniami. Ten koleś tam, który już są na Tulsy, to gra kopalnia. Ja tak kopalnię później usunąłem, bo doszedłem do wniosku, że niepotrzebnie są w tej talii w ogóle, bo to cztery karty, które tak naprawdę. No, no niby są dobre, ale po co aż tyle kart pchać do tej talii? Spokojnie można dać sobie radę bez tego dodatkowego surowca z tej kopalni. No chyba, że ją tak jak w tej grze szybko dobierzemy, no to jeszcze to ma jakiś sens, powiedzmy. Okej, okay, no krok 9 to praktycznie już mam zrobionego bohatera, tak jak trzeba. Mam 5 surowców, mogę mieć 6 i w tym momencie mogę walnąć tsunami. No po prostu no, no ręka genialnie mi podeszła w tej grze. Naprawdę, no, ale zagram sobie to, whatever. Można było walnąć tsunami, no to chyba nie ma sensu jeszcze też w sumie tak szybko. Można go przewinąć, zablokować. A tam mógł coś zabić jakimś pożeraczem ewentualnie, jeżeli bym go miał, ale nie miał. Jakiś damage mi zada na tego, okej, okay. Słowika wywalił. Coś tam się pospało mu. No to teraz można spokojnie walnąć tsunami. Zwłaszcza, że on zagrał te staki i troszkę mu się one zwiększyły. No nie wiem, czy on poddał tą grę, że ona tak krótko trwała, bo w sumie w 4 minuty tam chyba nie przewinął. Nie wiem, co on tutaj zrobił. Nie pamiętam w sumie, jak ja to wygrałem. Na pewno wygrałem. Może też poddał tą grę. Okej, okay, no za 7 ma jednego stwora, no to tam whatever, można zagrać tego strzelca nawet za 2. Bo tsunami to raczej nie ma co zagrywać, zabijać jednego stwora, to się chyba mija z celem. A, no właśnie, podniosę sobie tsunami. Bo będę miał 8 surowców, będzie mnie stać po prostu na to, żeby podnieść coś z cmentarza. Więc elegancko. O, on ma trochę no, imba rozdanie, po prostu nie ma w ogóle co zagrać. Troszkę mu braku surowców. Nie wiem, mógł zagrać w sumie tego kurczę heretyckiego złodzieja zaklęć, ale on, jak widać, chyba nie chciał go zagrywać, żeby nie wiem, co on tam miał w ogóle z czarów na cmentarzu. Pożeracza. To w sumie mogę zagrać, nie rozumiem. Mógł zagrać, zabić tego pożeracza. Zawsze jakaś opcja. Koleje losu. Bingo, dobiorę sobie jeszcze kartę. To teraz będzie heretyckim, dobra. Coś takiego. To co? Za 9. Można by go, kurczę, ja wiem, zalać wodą i zagrać na przykład tego. Czyli tsunami i cień pustki. Coś takiego. No, ja wiem. Podniosłem sobie zaklęcie. Okej. Okay. W sumie jak mam tsunami, to on i tak nie gra żadnych tutaj praktycznie latających stworów, więc można było tam sobie podnieść ten. Teraz można to i tak zalać wodą. Więc bez znaczenia. No to gniew ojca nie, bo raczej to no, niespecjalnie mi się przyda. No ale go podniosłem. Okej, okay, za czwórka, no cień pustki.
go, ile mu zostało? 26 kart. Nie, akurat przewinęłem go całkowicie chyba w tej grze. Mi się wydaje. Nie wiem. Same zaklęcia mu zostało na ręce, kolejne zaklęcie i dwa stwory, okej. Coś takiego, tego mi zabije. No fajnie, dalej się będzie przewijał. Nice. Ja mam kolejne tsunami, więc no, taka no konkretna kontrola na takim infernie. Nawet skoki w czasie mu niespecjalnie pomogą, chyba że nie wiem, miałby 20 surowców i jakieś tanie stwory i skok w czasie, no to coś bym mógł jeszcze zrobić. Problem w tym, że on ma to połowę talii, to zaklęcia pewnie. A druga połowa to stwory i z czego pewnie połowa z tych stworów cholernie droga. Dostał Orianę, no nie wiem co się porobiło. Wygląda w sumie jak bug też chyba. Gra się skończyła. Ale tak czy siak, no przewinąłbym go bez problemu, nie? Nie było opcji tutaj, żeby on cokolwiek zrobił. Więc tak to wygląda. Takie zwycięstwo, chociaż nie wiem, to mi wygląda też chyba na buga. Chryste. Też się chyba tu zbugowało, coś mi się widzi, Chryste. Dobra, to pokażę wam jeszcze ten śmieszny pojedynek, którym chyba koleś się poddał, chociaż zobaczymy. A, bo dobra, postanowiłem pokazać normalny pojedynek. Znaczy, to będzie powtórka też, bo to tutaj przynajmniej na pewno jest stuprocentowa pewność, że nie było żadnego błędu. Po prostu tutaj kolesia całkowicie przewinąłem. Gramy na garanta, to jest garant na bramach chyba. Tutaj na stówę go chyba przewinąłem. Mamy tutaj 44 karty, 58. No niezła ręka, dobre rozdanie, krąg 9. Koleś, tak jak widać, no ma bardzo dobre rozdanie. No problem w tym, że jest ten tydzień surowości. Tak jak mówię, no ten koleś tam oryginalnie nie było tygodnia surowości w tej talii, tylko były... co tam było? Dwa razy ta lawina rzucająca, dająca jeden damage'u i co tam jeszcze było? Coś tam jeszcze było, jakieś wydarzenie. Dwa razy i dwa razy było, może... To co, kurczę, ten, osłabia magiczne stwory. To był tydzień, kurczę, dusz. Tylko, Boże, jakich dusz? Już tak dawno tego nie grałem, że nie pamiętam, to się nazywa. A w każdym razie każdy magiczny stwór dostawał minus 1 do ataku. No, tylko, że koleś tutaj takie genialne playsy miał, że... Gra stwora, który ma 3 HP i 2 HP obok siebie. A ja mam gejzer na ręce. Co dobre playsy koleś miał naprawdę w tej grze. No i dwa tygodnie surowości, 3 surowce. No nie poszaleje chłopak. Może sobie zagrać jednego maniaka, ale się decyduje, uwaga, na czyhającego. No zaraz, on damage nie powinien dostać? Jakie dwa razy tydzień surowości, ja miał tylko 3 surowce. No okej, coś w tym stylu. Mogłem w sumie walnąć tym gejzerem. Ale poczekam sobie chyba na meteora w takim razie. No ma bramę, może coś z tej bramy wywalić, za jeden jakiegoś maniaka jeszcze zagrać. Chociaż nie zagra, jest dwa razy tydzień surowości. No, to brama mu siadła nieźle, zagra sobie kurczę, władcę. No, to teraz meteoro tak średnio się przyda, więc lepsza opcja to chyba zamroźnie to fala w tym momencie. Trochę bałem, że może mieć jakieś dispele, ale niespecjalnie je dobrał, jeżeli jakieś w ogóle ma w tej talii. Zakaz targetowania jest. To chyba się ten zbugowało wydarzenie i była chyba ścieżka przodków. No ekstra. Ok, jest 9 kart na tym. Ja sobie dobrałem ofiarę dla pustki. Mam 7 surowców. Nawet stwory można pozostawić. Tak, tu się chyba zbugowało ten. Coś mi się widzi, że to wydarzenie się zbugowało chyba. No dokładnie. Tak z tym wydarzeniem, Boże. Teraz tak, tym stargetuję pewnie tego. Dobrze pamiętam, no i tu mi jakieś tam 4 damage wbije.
zmienioną taktykę. No fajnie, jeszcze się sam przewinie. To mi się podoba. Maniak poleci. Co on też jeszcze ma? Zakazany płomień, jedną poprawioną taktykę. Coś tam jeszcze wywali, nie? Chyba czyhającego mroku. Okej, kolejny czyhający. Tutaj. Znaczy ja mam meteora? Ja chyba meteora nawet. Będzie fajnie. Można tutaj dźwięknąć meteorem, tym zaatakować, przewinąć go trochę. Meteor za szóstkę zostanie mi 3, tak? A, mój tego przystanie. No w sumie mogą tutaj gejzerem walnąć, ale dobra, zagramy sobie to. Okej. Coś tam wyrzuciłem, jakiegoś kurczę kopsa. Fajnie się gra na Inferno. Nawet na taką silną talię, jeżeli ma się sama rozcięte fale. A koleś nie ma żadnych dispeli ani latających stworzeń, to po prostu fajnie się gra na coś takiego. No i ósma tura za chwilę będzie, będę mógł. No jeszcze 4 tury i będę mógł sobie podnosić wszystko. Wszystko co zechcę z cmentarza. Więc po prostu będzie po grze. O, jeszcze to sobie zagram, bingo. Przewinę mu troszeczkę kart. W sumie 4 chyba razem. O ile on tam przewija? 3? Jak te? No, 3 karty plus 1 z tego to 4 karty poleciały. Dobra, świetna jest ta przewijarka. Naprawdę dobra talia. Tak mówię, no może 90% win ratio to się na niej nie wyciągnie, bo to wątpię, żeby, no tak jak mówię, na jakiejkolwiek talii dało się tyle wyciągnąć. Chyba, że nie wiem, chyba, że JKK by wrócił do gry i zaczął, nie wiem, grać z starym Keltorem, którym nabił jeszcze 1700 elo w starym systemie, ale to było dawno temu. Była tam zupełnie inna meta. Tam naprawdę musiał mieć wysokie elo, znaczy wysokie win ratio, żeby tyle elo natrzaskać. Dobra, no 9 surowców, zamarznięta fala, to nie ma co się zastanawiać specjalnie, można to zagrać. Teraz 1500 możliwości, można coś mu wywalić z deku biblioteki latającego, no właśnie, żeby nie latało i nie buczało. Na trójkę, no, można dobrać kartę, w sumie nie ma sensu, chyba lepiej dobrać właśnie z tego, z kręgu 9 i tyle. Ta karta jest trochę nieprzydatna już teraz. Sobie tak można tam taniej dobrać kartę i tyle, albo po prostu podnieść coś z cmentarza. 10 surowców, ok. No to teraz jest fajne kombo, mamy to na ręce. Jest to głuche, można coś podnieść, wywalić, będę mieć więcej surowców podnieść. Zamrażnięta fala. I coś tam jeszcze można zagrać tego schwytanego dżina. Kolejny świniaczek, no 11 tura, no potrzebuję jeszcze jednego ekstra surowca i będę mógł sobie podnieść zamarzniętą falę po raz kolejny i ją zagrać. Tylko pytanie, czy ja tam będę miał skąd ten jeden surowiec wytargać, uzyskać jakieś obozowisko? No, nie ma obozowiska, ale jest ołtarz cieni, więc też nieźle. No i mogę sobie teraz podnieść zamarzniętą falę elegancko. Koleś nic z tym nie zrobi, nawet skok w czasie by mu tu nie pomógł. Nie ma żadnego latającego stwora, no. No taką talią świetnie się gra na Inferno, po prostu to co, nieważne co koleś ma, no chyba że naprawdę by nas pocisnął czymś, jakimś mega rushem. Znaczy w sumie no trudno się gra na direct damage, to jest fakt, że jeżeli gramy na jakieś discardy typu Ignatius albo Belias, to raczej tą talią nie wygramy. Grałem na Beliasa i zostałem szybko w pierdziel. Po prostu direct damage no jest raczej zabójczy dla tej talii. Okej, no mam 7, w sumie mogę zagrać sobie jeszcze jedną zamarzniętą falę. Tak for fun. Bez znaczenia, bo to już jest 12 tura.
Koleś cmentarza raczej mnie nie wyczyści niczym, więc mogę to sobie podnosić cały czas już teraz, więc to jest pogrzejesz praktycznie. Jedyne co go może uratować to jakieś latające stwory chyba w tej grze. A dużo to mu chyba tam nie zostało, tych latających stworów. Poza tym ile ma? Zostało mu 12 kart w bibliotece. Więc super partia. No i poddał grę w tym momencie, chyba to już nie był bug, raczej to po prostu koleś poddał grę. I tyle. No tak jak widać, talia jest naprawdę niezła. Wysokie ma win ratio. No nie powiem, żeby dało radę wycisnąć na nie 90%, ale spokojnie myślę, że da radę. I jak się ją dobrze, fajnie jeszcze zbuduje, myślę, że tam można parę zmian zrobić i jakieś 70% spokojnie by można było wyciągnąć na tej talii w tym formacie otwartym. No chyba, że trafimy, no tak jak mówię, no direct damage mocno ją kontruje i ewentualnie no może ją skontrować, tak mi się wydaje, jakiś prison lock. Jeżeli koleś będzie grał prison locka czy tam ktoś i będzie miał po prostu te plądrowania, jak mu ręka podejdzie i szybko nas przeraszuje kaśką plus jakieś plądrowania i albo więzienie, no to też możemy dostać w pierdziel po prostu. Nie wiem, ewentualnie może jeszcze jakieś przewijarki też to mogą skontrować, bo takie agro proste, tak jak było widać tam, nie wiem, agro albo jakieś nawet kontrole, czy tam midrange, jak te kalazary jakieś ze skokami w czasie, to naprawdę, no w ogóle Inferno ma raczej przechlapane, no, znaczy to jest taka no, fajna sprawa z Inferno, bo takie deki na koksach mają przerąbane, a talie z discardem i z direct damage'em to z kolei rozwalają tą przewijarkę raczej, więc no, tak to wygląda. No, koszary, jeżeli chodzi o przystań, też raczej dostają w pierdziel od tej talii, no, koszary nie są jakimś wielkim problemem, no chyba, że, no tak jak mówię, że koleś będzie grał koszary i jakieś prison locki, no to wtedy może być problem. Okej, okay, to tyle, dzięki wielkie. Sorry, że ten pojedynek się wykrzaczył pierwszy, bo naprawdę byłaby fajna gierka, a się oczywiście wykrzaczyło, jeszcze przegrałem na dodatek grę, w której już tak naprawdę miałem taką przewagę, żebym tam spokojnie tego Antona rozwalił bez żadnego problemu. To był tam po prostu, nie wiem, banał i kwestia czasu, żeby go po prostu rozwalić i tyle. No, to było widać, zresztą tam przewagę miałem taką, że raczej nic tam się nie mogło stać złego. Okej. Okay. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja na pewno jeszcze nagram jeden, może nawet dwa odcinki z tej przewijarki, bo ona jest świetna, naprawdę fajna talia. Na razie, hej!